Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. No nie wiem, czy zaraz tacy sami, bo troszeczkę inni jednak jesteśmy. W RMF FM również, prawda? Ty masz na przykład jakieś takie włosy, prawda? A ja mam co? Ja jestem łysy, czyli nie mam jakichś takich włosów. No różnie to, ja prawda? Ja się charakteryzuję pewną przystojnością, a ty nie. No tutaj, tutaj bym akurat, proszę ciebie, dyskutował na ten temat, prawda? Nie wyczułeś ironii. Dobrze, okej. Okay. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Prasa pisze, że były minister transportu Sławomir Nowak, uwaga, miał założyć klub rekina. Tak? Taką nieformalną organizację biznesowo-towarzyską. I w ramach tego klubu miał obsadzać jego członków w państwowych przedsiębiorstwach za pieniądze. No, to jest, i to jest klub. To jest klub Real Madryt polskiego biznesu. Ale to jest fajny smaczek. Piszą, że jeden człowiek kupował za kasę przez przestępstw obrazy, wieszał u siebie na ścianie, a pan Sławomir przychodził na nie popatrzeć, mówiąc, że u siebie na ścianie nie ma ich gdzie powiesić. No, bajen polskiej sztuki. Kibicowałbym. Niestety, dziś już takich klubów nie ma. Żal. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Brytyjski The Sun pisze o małym Dawidzie, uwaga, który w ogóle ma 3 miesiące, ale już został internetowym celebrytą. Sprawdzaliśmy rzeczywiście, miliony wyświetleń. Dlatego dzieciak jest celebrytą, że jest niezwykle podobny do premiera Borisa Johnsona. Co? No, identyczny no, prawie. Dobra, dobra, niech to pani żona Borisowa Johnsonowa zobaczy. Zaraz zada niewygodne pytanie: Boris, co robiłeś rok temu? Ale wyobraźmy sobie u nas w Polsce dziecko, ale premier Mateusz Morawiecki w takich okularkach. Bo to tak, to bierzesz na rączki i myśli nowy ład, a tu kupa w papieluszce. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Konrad Niedźwiecki, to jest nasz panczenista, a przy okazji szef polskiej misji olimpijskiej w Pekinie. Wyczytałem właśnie w internecie. Dostał dość dziwną wiadomość od organizatorów igrzysk. No uwaga, piszą mu tak: Konrad, niesiemy prezerwatywy dla polskiej delegacji do strefy mieszkalnej. Czy możesz po nie zejść na dół? Tylko jeden plecak. Można powiedzieć, że dużą odpowiedzialność zrzucili na barki pana Konrada. W ogóle naszej reprezentacji. Ale tylko jeden plecak? No. Jak można tak nas, Polaków, nie doceniać? No, to jest obraza. Ja bym rozważał wypowiedzenie wojny, nie wiem, co najmniej. Jeden plecak, a tyle szczytów do zdobycia. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dnia Lewica apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, aby spotkał się z nauczycielami. Obowiązkiem głowy państwa, grzmią, jest wsłuchiwać się w głosy obywateli. Ale dlaczego apelują do Andrzeja Dudy, skoro chodzi im o głowę państwa? No właśnie, a poza tym po co prezydenta fatygować, skoro już Jarosław Kaczyński wsłuchuje się w głosy obywateli przez Pegasusa? Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. W Moskwie spotykają się Viktor Orban i Władimir Putin. Obaj podkreślają wagę węgiersko-rosyjskiej współpracy i twierdzą, że 21 rok był pod tym względem najbardziej udany w historii. Czyli teraz tak, skoro pan Orban przyjaźni się z panem Putinem, a my z panem Orbanem, to lubimy się również z panem Władimirem? No tak, chyba tak, no bo przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Poza tym zauważmy, że pan Putin sponsoruje tyle organizacji i partii w Polsce, że no, czyli po prostu jest żywotnie zainteresowany naszym krajem. No. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Fakty mówią o benzynie za 5,19. Myślę, co jest, a to po prostu od dzisiaj obowiązuje zerowy podatek VAT na podstawowe produkty. Żywnościowe również, ale też na nawozy, na gaz. Obniżone do 5% VAT na ciepło, 8% na paliwa silnikowe właśnie. Tak, powiem tak, no, ten plat nie... Ten plan nie ma VAT. Nie ma VAT, nie? Nie ma VAT, przynajmniej do 31 lipca. Ale czekaj. Jednak się okazuje, że ma wady, bo przyszedł SMS właśnie pod 3322 i Staszek pisze tak: skoro od dzisiaj obowiązuje niższy VAT na artykuły pierwszej potrzeby, to ja się pytam, czemu nie obniżyli VAT-u na alkohol? Jak żyć, panie premierze, jak żyć? No i Staszek trochę ma rację. Troszkę, tak. Bo polskiego ładu na trzeźwo się nie da. To jak tego na trzeźwo nie wymyślali, to i na trzeźwo się nie da teraz. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.